To moment w naszym przedpołudniowym paśmie telewizji w Polsce, .pl by zerknąć do środowej prasy, a to prasa naprawdę obfita w ciekawe artykuły, wydarzenia, komentarze. Zacznijmy od tabloidów, od faktu, gdzie z troską pochylają się gazety, zresztą nie tylko tabloidy, nad tym projektem, który rząd wczoraj przyjął, dotyczący tzw. emerytur matczynych. Mama to zawód na całe życie, mówi premier Mateusz Morawiecki w krótkim komentarzu dla faktu. Mama to zawód na całe życie. Państwo musi je wspierać, gdy w późniejszych latach brakuje im sił, powiedział wczoraj faktowi premier Mateusz Morawiecki. Emerytura dla matki 935 zł na rękę od 1 marca dla kobiet, które urodziły i wychowały co najmniej czworo swoich lub przysposobionych dzieci, a odprowadziły za mało składek, by dostać emeryturę minimalną. Z szacunków resortu wynika, że uprawnionych będzie około 86 tysięcy kobiet. Bardzo dobre informacje i bardzo dobry program. Tu chyba nie ma tak naprawdę sporów. Wczoraj w parlamencie poparcie dla tego projektu było naprawdę, naprawdę powszechne także ze strony opozycji. Smutne informacje ze szpitala MSWiA w Warszawie. Kornel Morawiecki przed niebezpieczną operacją. To super Express Trzymajcie za mnie kciuki. Wierzę, że będzie dobrze. Ojciec ojciec premiera już dziś przejdzie bardzo poważną operację w rozmowie z superexpressem wyznaje to będzie dość poważny zabieg na narządach wewnętrznych w jamie brzusznej wierzę, że wszystko będzie dobrze trzymajcie kciuki mówi nam Kornel Morawiecki nie tylko trzymamy kciuki ale także No po prostu dobrze myślimy modlimy się za pana marszałka seniora postać bardzo bardzo mocno zasłużona dla Polski dla polskiej wolności i walki z komunizmem w obu tabloidach również o szardzie na Pałac Prezydencki o szaleńcu który pojawił się przed Pałacem Prezydenckim przerażający atak na policjanta na początku tego, wydarzenia auto uderza w funkcjonariusza później No właśnie próba sforsowania zabezpieczeń zapory przed Pałacem Prezydenckim tutaj jest również i te i to zdjęcie. Tomasz S zostanie przebadany między innymi na obecność narkotyków. Zdaniem policji dziwnie się zachowywał. No niepokojące to informacje, ale mamy nadzieję, że to jednak mimo wszystko jakiś jednorazowy wyskok czy no, niepokojące, ale mimo wszystko nie, nie coś, co będzie się ponawiało. Jeszcze zaletłem do Super Expressu, bo wcześniej tutaj z jeszcze o pałacu prezydenckim mowa to są też dobre informacje, bardzo takie ciepłe, pozytywne. Prezydent Andrzej Duda dał kucharce szczeniaka. Gotowała obiady czterem prezydentom. Chodzi o panią. Teresa, która była kucharką i to od przeszło 20 lat, przyszła do prezydenckiej kuchni za czasów prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego. Później gotowała Lechowi Kaczyńskiemu, bronisławowi komorowskiemu, Andrzejowi Dudzie. No i rzeczywiście, oprócz pięknego bukietu kwiatów, pani Teresa dostała wyjątkowy prezent, podarowano jej uroczego. Szczeniaka. Tak to właśnie wygląda z perspektywy tabloidów, ale dzisiaj też ciekawe informacje w Rzeczpospolitej. Tutaj o telewizji polskiej. Nie tylko opozycja, ale też Pałac Prezydencki coraz mocniej krytykują TVP, pisze Michał Kolanko. No i to ciekawe informacje, bo rzeczywiście Platforma Obywatelska ogłosiła wczoraj bojkot programów telewizji polskiej. Do tego bojkotu przyłączyło się partia Teraz, ale jak wynika z informacji Rzeczpospolitej, decyzja Platformy była za zaskoczeniem dla innych partii opozycyjnych. Robert Biedroń na przykład już dzisiaj zadeklarował, że bojkotował telewizji Polskiej i widzów TVP nie będzie. Profesor Antoni Dudek dodał, że cała sprawa może, no, może przynieść korzyści mniejszym ugrupowaniom opozycyjnym, ale informacje są również ciekawe o kulisach spotkania prezydenta Dudy z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji. Suchy, suchy komunikat pałacu prezydenckiego, co prawda wskazuje, że głównym tematem rozmów była sytuacja w mediach, ale jak wynika z roz, rozmów Rzeczpospolitej, prezydent Duda bardzo jasno wskazywał, że Krajowa Rada ma dużo bardziej aktywnie zająć się tym, co dzieje się w mediach publicznych. Co z tego wszystkiego wyniknie, zobaczymy. Środa to również dzień tygodników, w tygodniku powszechnym. Wywiad z Krzysztofem Mazurem, Rafała Wosia z Krzysztofem Mazurem, prezesem, byłem już prezesem, na razie jednym z publicystów klubu Jagiellońskiego No i tu jest bardzo ciekawa refleksja która dotyczy czegoś, co nazwał Krzysztof Mazur patostreamingiem polityki. Na czym miałoby to zjawisko polegać? To dość świeże zjawisko ze świata internetu, chodzi o patostreaming. Polega na tym, że ludzie robią w internecie rzeczy głupie, oburzające i prowokujące. Sedno sprawy polega na tym, że oni doskonale wiedzą, że robią rzeczy oburzające, niesmaczne i prowokujące. I to precyzyjnie skonstruowana psychologiczna zależność, bo przecież większość oglądających ogląda to właśnie dlatego, że łapie przynętę. I dla Krzysztofa Mazura, jak mówi, w wywiadzie, pato streaming już jakiś czas temu stał się metaforą dzisiejszej polskiej polityki i publicystyki. Rzeczywiście to jest coś niezłego i myślę, że celnego w tej tezie o pato streamingu że sprzedają się ci politycy, mówię oczywiście, sprzedają się w kolokwializmie medialnym ci politycy czy te słowa ci publicyści, którzy jak najostrzej, jak najbardziej widowiskowo zaprezentują swoje racje. Ciekawa rozmowa z Krzysztofem Mazurem warto do niej wrócić, bo rzeczywiście jest w niej coś bardzo, bardzo ciekawego. Tak jak ciekawy jest artykuł Dominiki Matejko o Światowych Dniach, młodzieży, które wkrótce, a w zasadzie dzisiaj już ruszają w Panamie młodzi wolontariusze z flagami Panamy i Meksyku podczas prezentacji Papa Mobilu, którym Franciszek będzie się poruszał podczas światowych dni młodzieży. Papież Franciszek już do Panamy wyruszył z Watykanu. Mieszkańcy Panamy zaś chcą, aby dzięki światowym dniom młodzieży każdy umiał zlokalizować ich kraj na mapie świata. Trochę o kulisach, o przygotowaniach, o tym jak ma wyglądać młodzież świata. W Tropikach. To tygodnik powszechny. Zerknijmy jeszcze do polityki. Tam oprócz szeregu tekstów poświęconych Pawłowi Adamowiczowi i tego, co dzieje się po śmierci tragicznej prezydenta Gdańska, artykuł Malwiny dziedzic dotyczący, no właśnie, Władysława Kośniaka kamysza który, jak pisze polityka, w ostatnim czasie był już szykowany na lidera opozycji, kandydata na prezydenta oraz szefa rządu i to zarówno tego antypisu jak i koalicji ludowców z Prawem i Sprawiedliwością. Wśród tych plotek i spekulacji jedno jest pewne. Szef PSL stał się najistotniejszym elementem opozycyjnej układanki. To ciekawa teza polityki, bo przecież PSL w sondażach nie wygląda przesadnie dobrze. Te 5-6% to góra, co w tych badaniach ludowcy osiągają. Sam Kosiniak-Kamysz, pytany przez politykę o te wszystkie tezy, mówi, że prymas to zdecydowanie najbardziej atrakcyjna funkcja, bo tytuł ma się dożywotnio, więc tak, idę w tym kierunku, ironizuje szef PSL-u, ale już na poważnie dodaję, nie wdaje się w te dyskusje, nie emocjonuje się ostatnimi sondażami, tak jak nie płakałem, kiedy przez długi czas PSL miało 2% poparcia. Ciekawy to artykuł pokazujący pewną grę na opozycji. Grę na opozycji, o której również pisze, sięgnę jeszcze raz po Super Express. Gra tutaj, którą według Super w no, której ma do powiedzenia sporo Donald Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej, wsparł Aleksandra Dulkiewicz na prezydenta Gdańska. Tusk rozdaje karty w polskiej polityce. To teza Super Expressa z takim dość dziwnym kolarzem Tuska jako Krupiera albo kogoś, kto no, jest jednym z rozgrywających przy stole w politycznym kasynie. Wszystko wskazuje na to, Zbyt, były premier ma zamiar aktywnie wrócić do polskiej polityki, przekonuje Super Express. No ale czy to nie są tylko jakieś czcze zapowiedzi, czy to nie są tylko pewne badania opinii społecznej? O tym się pewnie dowiemy wkrótce. Gazeta Wyborcza. Sięgam do Gazety Wyborczej, bo ciekawy tutaj artykuł nie dotyczący polskiej polityki. Tutaj wszystko jest przewidywalne jak to, że po środzie będzie czwartek. Ale ciekawy artykuł dotyczący forum ekonomicznego w Davos, na którym zabrakło w tym roku wielu światowych liderów. rozgrzać atmosferę przyjdzie Rosji, która dwa miesiące temu przecież groziła bojkotem Davos. Andrzej Kublik pisze właśnie o ciekawych kulisach przygotowań tego forum ekonomicznego w Davos, na którym przecież pojawi się także i prezydent Duda, i premier Mateusz Morawiecki. Na koniec przeglądu prasy e, gratka dla Fanów piłka, piłki kopanej. Krzysztof Piątek w AC Milan. Dziś prezentacja polskiego napastnika w Mediolanie. Zbigniew Boniek wierzy, że nasz napastnik podoła wyzwaniu. 35 milionów euro zapłacił AC Milan Genui za polskiego strzelca. Prawdopodobnie dziś będzie prezentacja, no i wszyscy wierzymy, że Piątkowi uda się podbić nie tylko Mediolan piłkarski, kibicowski, ale całe Włochy, które przecież uwielbiają piłkę nożną. Za Krzysztofa Piątka trzymamy kciuki, tak jak Ramach, za innych polskich reprezentantów, a w przeglądzie prasy to tyle. Za moment krótka relacja z Sejmu, bo ważne rzeczy w parlamencie, cóż się tam wydarzyło, proszę pozostać z telewizją w Polsce.pl. Za moment wszystko pokażemy.